Cześć wszystkim i witam was ponownie w pojedynku botów widzów. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zmierzą się... I słuchajcie, krzyżownik będzie tutaj miał po swojej stronie Saladyna, Ryszarda i Sułtana, a Bruce Lee będzie miał wilka, wieprza i Saladyna. Moi drodzy, mapa to zielony raj, a położenie botów prezentuje się w następujący sposób. Boty oczywiście dostają 40 koła na start, także nie ma co tutaj już dłużej gdybać. Widzę delikatną dysproporcję, w sensie myślę, że no tutaj może wieprz trochę namieszać, no chyba, że Maker go trochę znerfił, jeszcze tego nie wiemy. Gramy oczywiście na najnowszej wersji Hardcore AI 2.8, link w opisie. No i słuchajcie, lecimy do walki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i boty ruszyły do walki. Zerwały się niczym wściekłe psy z łańcuchów i zaczęły konstruować swoje zamki. Wilk w tym wypadku chyba postawił na nieco inny zamek niż widzieliśmy to do tej pory. Jakby trochę mniejszy, ale też zbity bardzo ładnie. Mapka jest trochę mniejsza, także boty mają tutaj się w zasięgu Mangonel. Saladyn zbudował tutaj potężną warownię. Mamy tutaj dwa fajne zamki Saladyna do porównania. Tego zamku też chyba jeszcze nie widzieliśmy, tak jak i tego. Tych zamków jeszcze nie mieliśmy okazji oglądać, tak mi się przynajmniej wydaje, w walkach botów. Jeżeli chodzi o ten zamek Wilka, również wydaje mi się, że go wcześniej nie widzieliśmy, no ale zamek Wieprza już znamy bardzo dobrze. Ten zamek Ryszarda również już niejednokrotnie widzieliśmy. No i słuchajcie, pierwsze ataki botów skończyły się tym, że smolnerowy u wszystkich się odpaliły. Także no tutaj raczej bym nie oczekiwał, że coś się z tego wywiąże, ale słuchajcie, nie jest źle, jest naprawdę fajnie. Żaden z botów nie nadużywa fosy, poza Saladynem, który no ma z uporem maniaka, jak widzicie, kopie fosy dookoła swojego zamku, jak jeden, tak i drugi. Tutaj widzimy po prawej stronie, że wojska Wieprza używają katapult, tak samo jak i wojska Sułtana. To będzie ciekawy pojedynek, bo te boty, powiem szczerze, że Sułtan jest słabym oczywiście przeciwnikiem, jak na warunki, które rzuca nam Hardcore AI, to jego podjazdy katapultami są naprawdę męczące i mam wrażenie, że Wieprz może tutaj mieć nieco problemów. Zobaczmy, co się tutaj dzieje na środku mapy. To analogiczna historia. Też podjazdy katapult wycelowane w Ryszarda Lwie Serce. Jakieś tam pierwsze próby ataku ze strony Wilka i Saladyna w kierunku drugiego Saladyna. Także na razie jest w miarę pasywnie, w miarę bezpiecznie. Żadne boty nie wychodzą przed szereg. Wszyscy się trzymają w swoich terenach. Każdy próbuje zgarnąć jak najwięcej dla siebie. No i dobra, słuchajcie, zobaczymy, co tam dalej się podzieje. No tutaj te smolnerowy, które są odpalane notorycznie pod zamkiem Wilka i Saladyna, będą na pewno problematyczne. Widzimy, że Saladyn wylał swoją armię wężyk zbrojnych arabskich w kierunku zamku Wilka. No i ruszę do ataku. W asyście, słuchajcie, katapult Ryszarda Lwie Serce. No i zobaczmy, co z tego mu wyjdzie. Mało tych zbrojnych mu już zostało. Aha, czyli ten atak jednak był... Ten atak jednak miał być przeprowadzony w kierunku Wieprza. Ciekawe. No dobra, no to widzimy, że tutaj konflikt się nam pojawia, bo Saladyn całą mapę przechodzi, żeby zaatakować Wieprza. Boty nie mają ustawione celów, tak jak to miało miejsce w poprzednich odcinkach pojedynku botów. Atakują byle kogo, byle gdzie, byle kogo popadnie, tylko po to, żeby po prostu kogokolwiek zaatakować. I mam wrażenie, że to lepiej funkcjonuje w ten sposób, gdyż jak określamy botom jakiś cel ataku, no to niestety te są, słuchajcie, zagubione i trochę się rozpraszają za bardzo. Atak Ryszarda niestety się nie powiódł. Niestety Ryszardowi nie udało się nic skórać tym atakiem. Bardzo dużo się dzieje na tej mapie. Gramy w ogóle na prędkości 400. Ostatnim razem, jak nagrywałem pojedynek 12, widziałem, że właśnie ta prędkość nam jeszcze fajnie śmiga, bez lagów, bez zacięć, także niech tak będzie. Gramy na Extreme tylko i wyłącznie dlatego, żeby limity jednostek były nieco większe, bo próbując nagrywać ostatni odcinek, zauważyłem, że Wilk dobił do tam 480 paru jednostek i niestety dalej nie chciał już produkować jednostek. Może nie tyle, że nie chciał, ale nie mógł produkować. Całkiem spory atak Saladyna, myślę, że wymierzony w Sułtana mimo wszystko, ale wojska zatrzymały się pod zamkiem Ryszarda. No i to niestety jest zgubne dla tych wojsk. Myślę, że zarówno Ryszard, jak i Wilk będą tutaj odgrywać rolę mediatorów pomiędzy atakami Saladyna na Wieprza, a Sułtana na Saladyna. Tak więc, słuchajcie, myślę, że fajnie w sumie, bo trochę nam to przedłuży rozgrywkę i będzie więcej się działo na tej mapie na pewno.
z racji na to, że oazy mamy tak naprawdę tylko na środku i na bokach, bardzo zaciekła walka się toczy o zasoby, które się tam znajdują. Bardzo zaciekłą walkę widzimy o drewno, które znajduje się na środku. Mnóstwo chatek drwali, zarówno lordów Bruce'a Lee, jak i krzyżownika. Widzimy, że dochodzi do kolejnego ataku ze strony sułtana na wieprza. I ten atak, słuchajcie, ma jakiś potencjał nawet. Jest bardzo dużo kuszników, którzy się wylali z zamku wieprza. Zobaczmy, jaką armię ma wieprz na chwilę obecną. 220 jednostek. No to sułtan, powiem szczerze, że prowadzi, jeżeli chodzi o ilość jednostek względem tego, co miał wieprz. No ale atak niestety sułtana się nie powiódł. Także wieprz dalej jest w grze i wieprz będzie rozwijać swoje skrzydła. Dobrze wiemy, jakim potworem potrafi być wieprz i wiemy, że ten knur jest wiecznie głodny. Głodny śmierci. No i słuchajcie, mamy atak Ryszarda. Ryszard rusza w kierunku wilka, no i ma sporo tej armii, powiem szczerze, naprawdę dużo. Tutaj już pikinierzy dotarli do murów, co prawda są paleni przez podpalaczy znajdujących się na wieżyczkach obronnych wilka. Tak więc już niewiele zostało z nich tak naprawdę zdolnych do walki. I widzimy tutaj z drugiej strony bardzo fajny atak wieprza na sułtana. I mam wrażenie, że to może być atak, który zaszkodzi sułtanowi, i to w znacznym stopniu, o ile wieprz ruszy się do walki. No i tak też zrobił. Sporo tych pałkarzy mu zostało mimo wszystko. No i nawet udało mu się, słuchajcie, przebić przez te mury obronne. Także wieprz już jest na dobrej drodze ku temu, żeby coś zdziałać. Tak samo jak i sułtan. Sułtan też się przebił, słuchajcie, przez tą wieżyczkę obronną. Także nie wszystko jeszcze stracone. Widzimy, że Saladyn również próbuje tutaj do sułtana podejść. Mediator w roli Ryszarda Lwie Serce już go pokarał niestety za te plany. I wybił niestety lwią część jego armii. A tutaj widzimy kolejny atak sułtana. Ja pierniczę, jakie to ma tempo. Rzucę okiem szybko na lewą stronę, nic tam się nie dzieje. Bardzo dobrze, no to obserwujmy atak sułtana w takim razie. Niestety wszystkie machiny obrężnicze zostały nieobsadzone z tego względu, że strzelcy z murów zamku wieprza pozbyli się ich. Bardzo dużo kuszników wieprzuś wyrzucił z zamku, także tutaj ten atak niestety nie powiódł się. Następnym razem sułtanie albo wieprzu, zobaczymy. Słuchajcie, sprawdźmy sobie statystyki botów. No i widzimy tutaj bardzo ciekawą rzecz. Nie wilk, nie Ryszard, a wieprz jest najbogatszym lordem i posiada największe, że tak to nazwę, zapasy pieniędzy. Zaraz za nim jest Saladyn pomarańczowy, czyli Saladyn z drużyny wieprza, oraz sułtan z drużyny krzyżownika. No i słuchajcie, całkiem ciekawie to wygląda. Jestem bardzo ciekawy, dlaczego ekonomia wilka tak bardzo tutaj siadła i dlaczego ona tak nie działa jak powinna, gdyż ma tutaj naprawdę porządne zapasy złota. Może te kaktusy mu przeszkadzają, co? Sam nie wiem. Saladyn pomarańczowy wysłał swoją armię w kierunku zamku... Właśnie, w kierunku którego zamku? Razem z wilkiem w sumie. Wilk też ruszył. Tylko czy oni atakują sułtana? Znaczy sułtana być może atakuje Saladyn, jego wojsko zostało rozbite. Widzimy za to, że Saladyn tutaj atakuje wieprza. Saladyn chyba ruszył na zamek... Nie, na pewno na zamek Saladyn, na zamek sułtana, ale wilk ruszył na zamek Ryszarda. I ten atak może mu się, słuchajcie, nie powieść. Już tam wszystko zostało rozbite. I tak samo też atak sułtana się nie powiódł, został wyeliminowany praktycznie w 100%. Wieprz tutaj raczej nie może być zagrożony, ma potężną armię i ma mnóstwo złota, także ja tutaj widzę wieprza mega fajny potencjał na dalszy rozwój gry. Za to martwi mnie to, że wilk tak kucnął z tymi pieniążkami. Tak samo jak i niebieski Ryszard. Obaj mają bardzo małą armię, znaczy obaj mają bardzo mało pieniędzy, co prawda inwestują cały czas w armię, ale no bez przesady. Sułtan teraz się spukał. No i Saladyn pomarańczowy zaczął się odkuwać. Skoczył na drugie miejsce zaraz za wieprzem. No i Saladyn, słuchajcie, razem z wieprzem otwierają stawkę, a reszta to bidoki. Straszne. Nie wiem, jak to będzie, jak to się tak dalej będzie toczyć. Wojna na wyniszczenie. Kto tak naprawdę pierwszy siądzie? Skoro wilk, kurde, oczywiście buduje potężną armię i tak dalej, ale no nie ma jakby pieniędzy, no to z czym do ludzi? Widzimy, że Ryszard wysyła swoją armię w kierunku wilka. No i zobaczmy, co ciekawego się wydarzy. Tutaj kusznicy wilka niestety spłynęli razem z najeźdźcami, pałkarzami Ryszarda. No ale Ryszek się nie poddaje, wysyła do ataku swoje jednostki. Szkoda tylko, że jego zbrojni stają w miejscu i nic nie robią, tak jak widzieliśmy w poprzednim odcinku. Dalej nic poza tym się nie dzieje. Tutaj widzimy, że wieprz wysłał do ataku jakieś jednostki, które są po prostu wybijane przez łuczników i balistę tutaj na wieżyczce sułtana.
No i tyle by z tego było. Wieprz jakoś ten atak zmarnował potencjał tego ataku. No, myślę, że przyjdzie nam poczekać trochę na jakiś rozwój sytuacji w tym przypadku. Ale jestem bardzo ciekaw, jak ta misja się potoczy. Słuchajcie, zastanawiam się naprawdę bardzo mocno, dlaczego Saladyn Czerwony, Sultan i Ryszard mają tak słabą ekonomię w porównaniu do sąsiadów z południa. Widzimy tutaj bardzo fajną rzecz. Wieprz wylał swoją armię z zamku, raczej w kierunku Ryszarda. No i Saladyn też wylał swoją armię, raczej w kierunku Saladyna. Także tu się może coś ciekawego wydarzyć, chociaż nie. Wieprz atakuje mimo wszystko w dalszym ciągu Sultana. Ciekawe, udało mu się zniszczyć wieżę, no to może coś z tego będzie więcej, co? Niestety chyba nie. Pałkarze wieprza polegli. Tak samo jak i armia pomarańczowego Saladyna. No ale widzimy, że wilk teraz się zbiera do ataku, także popatrzmy sobie na ten atak wilka. Może on coś chociaż skóra. Bo powiem wam szczerze, że nagrywam już to około 25 minut i nadal nic się nie dzieje. Nadal tutaj nic się nie wydarzyło. Żadna ze stron nie przejęła tutaj inicjatywy, żadna ze stron nie pokazała jeszcze swojego prawdziwego ja. No i widzimy, że tutaj wieprz się nie ociąga. Szybko udało mu się zrekrutować ponownie armię i w tej chwili jego armia liczy już 475 jednostek. No i na kogo ruszy wieprz? Chyba na Ryszarda, co? Nie, no rozbił swoją armię znowu pomiędzy Sultana a Ryszarda. Ciężko określić. No dobra, w każdym razie podbija do Saladyna? O co tutaj chodzi? Ja już nie wiem, kogo wieprz atakuje. Czy Sultana, czy Ryszarda, czy Saladyna? No w każdym razie jakieś straty tam generował, słuchajcie. Coś tam poobijał, coś tam postrzelał. Kogoś tam zarżnął. Także tutaj widzę raczej, że wieprz przejmuje zdecydowanie pole walki. No i z czasem może to się skończyć tym, że wieprzowi się uda coś skórać. W międzyczasie Saladyn pomarańczowy atakuje Saladyna czerwonego. No i niestety jego wojska w dużej mierze wchodzą w ogień, który został wywołany przez... w pożar kamieniołomów, który został wywołany w dużej mierze przez właśnie samodzielny ostrzał jego balist ogniowych. No i tutaj raczej sukcesów wielkich mu nie wróżę. No został ten atak niestety rozbity. Popatrzymy zaraz, co tam się jeszcze będzie ciekawego działo. Może jakieś nowości, może jakieś rewolucje się wydarzą. Widzimy, że wilk tutaj atakuje, słuchajcie, Ryszarda, rozstawił swoje machiny obrężnicze. No ale ten atak kolejny raz przynosi tylko i wyłącznie rozczarowanie. No, udało mu się zniszczyć wieżyczkę na chwilę. To jest piękne właśnie, jak boty budują wieżyczki w miejscu, w którym stoją ich jednostki i... wszystko jest w porządku, one się pojawiają po prostu na górze i nagle Mangonela też z jednostkami z powrotem jest obsadzona, działająca i strzelająca. To jest coś po prostu niesamowitego, jak te boty funkcjonują, jak one oszukują w rozgrywkach między graczem a właśnie sztuczną inteligencją. No dobra, słuchajcie, obserwujemy dalej, odzywam się do was, jak tylko wydarzy się coś ciekawego, jak może nastąpi jakiś wreszcie przełom, zobaczymy. Wiesz, ma prawie 500 jednostek, no i zobaczcie, jak szybko jego armia poradziła sobie z Sultanem. I chyba wieprzuś w tej chwili rusza w kierunku, tak jest, w kierunku Sultana. Mam nadzieję, że znowu nie rozproszy swoich pałkarzy wszędzie po świecie, tylko ruszy do ataku w konkretnym kierunku. No, ale jego pałkarze strasznie szybko giną, słuchajcie. Piekinierzy na szczęście idą za pałkarzami, no i to może coś zmieni. Przedarł się przez pierwszą falę zbrojnych, ale niestety atak nie powiódł się, tak jakby sobie tego życzył pewnie nasz chrumkający przyjaciel. Słuchajcie, coś niebywałego. Czerwony Saladyn zdecydował się na atak. No jestem bardzo ciekaw tego, jak mu to wyjdzie. Pomarańczowy Saladyn ma 400 jednostek, także tutaj raczej rewelacji nie będzie. Ale zawsze może trochę napsuć krwi Saladynowi. No, gdyby nie wysyłał swoich asystentów prosto w Smolnerowy odpalone. No i pomarańczowy Saladyn pozostaje dłużny. Razem z Wilkiem ruszają do ataku na przeciwników. No i zobaczymy, może tym razem pomarańczowemu Saladynowi się uda. Armia Czerwonego została praktycznie zniszczona. Wszelkie próby odparcia tych ataków kończą się niestety śmiercią jednostek wysyłanych do kontrataku. No i słuchajcie, na chwilę obecną widzimy, jak Saladyn pomarańczowy powoli i stabilnie eliminuje wszystkich obrońców zamku Czerwonego Saladyna. No i widzimy, jak pięknie tutaj wilk obija, słuchajcie, Ryszarda. No i pomarańczowi zbrojni dotarli nawet do siedziby Czerwonego Saladyna. No i całkiem fajnie to wyglądało. Co prawda tutaj atak wilka się nie powiódł, tak samo jak i atak pomarańczowego Saladyna Czerwonego, ale mnóstwo szkód mu wyrządził. No i czekamy teraz na
kwiknięcie wieprza, co on postanowi, co on zrobi. Bardzo jestem ciekaw. Gdyby boty teraz się zawzięły i spróbowały zaatakować jednocześnie czerwonego Saladyna z drużyny krzyżownika, myślę, że sytuacja by się potoczyła nieco inaczej, ale to wszystko, słuchajcie, wyjdzie z czasem. Wieprz już odbudował praktycznie swoją armię. Ma w tej chwili 430 jednostek, także myślę, że już niebawem wieprz ruszy do ataku. Uderzymy w bębny, zadmienimy wrogi. Wieprz nadejdzie i zasieje trochę pożogi. No i dzieje się, słuchajcie, dzieje się. Wieprz wytoczył swoją armię z zamczyska. Mamy w tej chwili około 500 żołnierzy po stronie wieprza. Trochę w głupim miejscu ją ustawił, no ale zobaczymy. Może tego czerwonego Saladyna będzie próbować atakować. Byłoby fajnie. Na pewno by coś z tym tematem był w stanie zdziałać. Jeśli zdecyduje się na atak na Ryszarda, no to ciężka sprawa. No ale coś tam się zaczyna ruszać, leci, no i atakuje czerwonego Saladyna, moi drodzy. No i gdyby nie fakt, że tutaj jakiś smolnerowy znowu był odpalony, to może by coś był w stanie zdziałać. Chociaż może jeszcze nie opowiedział ostatniego słowa. Dociera już praktycznie do siedziby Saladyna Czerwonego, lecz ten w ostatniej chwili można powiedzieć, że się broni. No i słuchajcie, 5 minut czekania na jakikolwiek ruch botów zakończony takim fiaskiem. Jestem rozczarowany. No nic, no ale poczekajmy, zobaczymy. W tej chwili to Sultan wychodzi z inicjatywą i próbuje swoich sił atakując wieprza. Wieprza, który ma w tej chwili osłabioną armię. Co prawda wieprz ma w dalszym ciągu 280 jednostek, także wątpię, żeby tutaj Sultan był w stanie zdziałać cokolwiek, ale fajnie, że próbuje. Widzimy, że Saladyn Pomarańczowy wysyła swoją armię w kierunku właśnie Sultana. No i Wilk wysłał swoją armię na środek mapy, pewnie na Ryszarda. No zobaczymy, jak to będzie się toczyło. Bardzo bym chciał wam to przybliżyć, ale no dobra, mogę to przybliżyć. Obstawiam, że armia Wilka zaraz zostanie unicestwiona przez obrońców zamku Ryszarda, a Saladyn, słuchajcie, może faktycznie coś zdziałać. I to wcale nie mało, bo raz, że ma machiny oblężnicze, ma spory zapas jednostek walczących wręcz, no i sporo strzelców relatywnie. Gdyby tą wieżę jeszcze zniszczył, to by było dużo lepiej, no ale nie można mieć wszystkiego. Nic się już tutaj niestety nie wydarzy. Sultan odparł atak, tak samo jak i Ryszard. Teraz pora na kontratak Ryszarda. Zobaczmy, czy uda mu się zaszkodzić Wilkowi chociażby w najmniejszym stopniu. Pikniarze od razu ruszyli do boju, Smolnerowy poszły w ruch. No i część gospodarki Wilka niestety spłonęła. Coś tam nawet skubnął mur Wilka Ryszard, ale w tak małej mierze, że to nawet nie ma sensu o tym wspominać. No i co? Czekamy dalej. No i słuchajcie, widzę, że tutaj się coś zaczyna ruszać znowu. Wieprz wysyła do ataku swoją armię. No, armię około 500 jednostek. No i ciekawe, co z tego wyjdzie. Może gdyby Ryśka zaatakował razem z jakimś Wilkiem albo Saladynem, byłoby dobrze, no ale on chyba idzie na czerwonego Saladyna, który już zdążył odbudować częściowo swoją armię. I wątpię w to, żeby, szczerze mówiąc, tam coś się mogło wydarzyć. No, armia wieprza się znowu rozproszyła. Trochę poszło na Ryszarda, trochę poszło na Saladyna. No i nic z tego nie będzie, słuchajcie. Nawet bramy biedak nie zniszczy. No i tyle z tego ataku było. No i sytuacja nam się, słuchajcie, zmieniła troszeczkę. Wilk wygrzebał się z dołka. Lecz nadal nie są to jakieś potężne finanse w porównaniu z 300 tysiącami z ostatniego odcinka. Saladyn Mądry, czyli czerwony Saladyn, jakimś cudem też się zaczyna powoli odkuwać. Ma 3000 sztuk złota. Ryszard Lwie Serce, no nie szaleje, ma bardzo mało pieniędzy. Cały czas inwestuje tylko i wyłącznie w armię. Widzimy, jak to wszystko mu schodzi od razu, jak tylko zarobi. Za to Sultan, no, jest na szarym końcu i ma bardzo mało pieniędzy, ma bardzo mało jednostek, także tutaj raczej mu nie wróżę nic dobrego. Wieprz już zbiera swoją armię. Wilk ma już ponad 500 żołnierzy, bardzo fajna sprawa. Wieprz, no, ma 340 jednostek w tej chwili, tyle co Saladyn praktycznie. Pomarańczowy oczywiście. No, a Saladyn Czerwony też się, słuchajcie, zaczął trochę ruszać. 312 jednostek Saladyna Czerwonego, no to całkiem spoko wynik. Jakby trochę za mało postojów wołów, mi się wydaje, tutaj stoi w ogóle przy tych wszystkich kamieniołomach i tym podobnych. Fajnie by było, gdyby boty trochę więcej tych postojów wołów budowały, żeby trochę ta ekonomia im płynniej szła. No ale to już nie mi oceniać, nie mi to naprawiać ewentualnie. Wink, wink, maker. Może coś z tym zrobisz, jeżeli jesteś w stanie oczywiście. Chociaż w poprzednim pojedynku botów to całkiem nieźle działało, także nie wiem, czy jest sens tutaj mieszać w pikach gry, znowu coś spróbować zmieniać. Skoro to funkcjonuje ok, jest dobrze.
Chyba wilk coś zaczyna robić. Tak jest, wilk zaczyna wytaczać swoją armię. Ma 537 jednostek. No to jest całkiem spora armia. No i niech zgadnę, wilk rusza na Ryszarda. Nie może być inaczej. Wątpię, żeby gdziekolwiek indziej się chciał wybierać. I ciekawe jest to, że najpierw wysyła do ataku arabskie jednostki, dopiero później myśli o wysłaniu swoich zbrojnych i pikinierów. Tak jakby, no wiecie, żywa tarcza, coś w tym stylu. Okej, zbrojni wilka dotarli do murów obronnych Ryszarda, no i słuchajcie, nawet nieźle im idzie przebijanie się przez te mury. Co prawda Saladin tutaj pomaga Ryszardowi w obronie swojego zamku, obronie zamku sojusznika. Czerwony Saladin atakuje w tej chwili, słuchajcie, pomarańczowego Saladyna, a wieprz rusza do ataku, no właśnie, na kogo wieprz ruszasz? Chyba na Saladyna, nie inaczej. No ale te ataki, słuchajcie, są daremne. No, jeśli wieprz nie sfokusuje Ryszarda, no to będzie słabo. Mógłby też próbować chociaż ogarnąć temat, słuchajcie, sułtana, który jest dużo bliżej niego i nie wybija mu nikt armii po drodze, a przy okazji no, ma dużą przewagę nad tym przeciwnikiem, który ma w tej chwili 250 jednostek. No i słuchajcie, bębny znów zagrały. Wieprz wysyła swój atak. Ponownie prawdopodobnie na Saladyna Czerwonego. Nie wiem, czemu się tak na niego uwziął. Chyba coś mu się nie spodobało. Może mu wysłał jakąś śmieszkę. No i w tym samym czasie rusza też na niego sułtan pomarańczowy. Także może coś się wreszcie ruszy w tej grze. Część wojsk wieprza oczywiście poszła w kierunku już Ryszarda. Bezsensownie tracąc swój potencjał atakowy. No ale zobaczymy, może Saladynowi Czerwonemu się powiedzie ten atak, może on coś więcej zdziała. No nie, nie, nie. W ten sposób rozbijając swoje ataki, niestety raczej chłopcy nie będą w stanie nic zdziałać. Tutaj brama nie została przejęta, no i teraz się wracają na koło. No nic, trudno. Zobaczmy, ile armii ma czerwony. 187 jednostek. Wątpię, by ten atak pomarańczowego Saladyna mógł coś jeszcze tutaj wskórać. Fajnie to wyglądało, fajnie się zapowiadało, ale czerwony Saladyn dalej żyje i będzie się bronić. Czekamy dalej. Widzimy teraz, że wilk coś tam wylewa ze swojego zamku. No jest to jakaś armia. Wygląda mi to na około 1/3 tej armii, którą ma w swoim zamku. I atakuje Ryszarda. Ryszarda, który ma 250 jednostek. Te ataki wilka są coraz bardziej zuchwałe, w sensie coraz głębiej się wdziera w zamek Ryszarda. Ostatnim razem nawet przyszło nam zobaczyć właśnie, jak przebił się przez mury Ryszarda i wdziera się do środka. No zobaczymy, może ktoś mu przyjdzie jeszcze z pomocą. Chyba niestety nie. No i tak to się właśnie skończyło, że atak wilka na Ryszarda zakończył się niepowodzeniem. Kolejny raz wieprz próbuje swoich sił na Saladynie Czerwonym, który no, ma 305 jednostek w tej chwili w swoim zamku już. Szczerze wątpię w to, żeby wieprzowi miało się to udać, no ale popatrzmy, jak to wygląda. Skoro już się napocił, napracował, by coś zrobić w tą stronę. Proszę, proszę, wieprz atakuje jednak Rysia. To może być przełom, to może być wreszcie przełom, słuchajcie. Wspinałem się pałkarze po drabinach, no dobra. Z tym przełomem to chyba przesadziłem. To była spóźniona pomoc dla wilka, tak naprawdę, można to w ten sposób nazwać. Nawet jednego pikiniera nie zauważyłem, żeby wieprz wysłał do tego ataku, co dziwne. Ale dobra, czekamy dalej, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Myślę, że te kilka ataków prowadzonych przez wieprza i zakończonych niepowodzeniem da mu wreszcie do myślenia i może zacznie robić nieco większe armie, tak jak miało to miejsce w poprzednim odcinku z pojedynku botów. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że wieprz zdziała coś, pokaże swoją siłę. Wybacz, krzyżowniku, że nie wypowiadam się w tak dobry sposób o twoim sojuszu, no ale niestety sami widzimy, jak wyglądają statystyki. Najlepiej w tej chwili radzi sobie Sułtan Czerwony, który tak naprawdę dostaje największy wpierdziel. Ani Ryszard, ani Sułtan nie robią praktycznie nic sensownego, nie atakują, nie wysyłają zbyt dużej armii, która byłaby faktycznie, no, bądź co bądź w stanie cokolwiek zdziałać. Jedynie Saladyn Czerwony coś działał z tej strony, no i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o tą sytuację, którą w tej chwili mamy. Zobaczymy, jak będzie wyglądać atak kolejny wieprza lub wilka na przeciwników. Może Saladyn mądry w międzyczasie, czyli czerwony, coś zrobi, może coś wykombinuje, może mu się coś uda, zobaczymy. No i wywołałem wilka z lasu, czerwony Saladyn rusza do ataku razem z sułtanem, wow. Dwa boty się razem z sobą dogadały, no i próbują swoich sił. No, wydaje mi się, że tutaj atak sułtana raczej nie powiedzie się zbyt mocno. Zbyt mało tych zbrojnych, zdecydowanie zbyt mało ich jest, żeby cokolwiek zdziałać.
No i atak Saladyna Czerwonego niestety też nie wyglądał zbyt obiecująco. Tutaj widzimy, że się przebili do Zamku Wieprzyna, ale to jest, słuchajcie, nic. Niestety taką armią wieprza nie pokonasz, sułtanie. Tak jak i ty, Saladynie, do wilka nie masz podejścia z taką armią. No i Saladyn Pomarańczowy, moi drodzy, w tej chwili rusza do ataku. Wystawił swoich najlepszych strzelców na przedpole. No i zobaczmy, czy czerwony Saladyn ustąpi pomarańczowemu. No, całkiem sporo armia pomarańczowego, bo prawie 500 jednostek, czyli coś koło 250 rusza do ataku. Sporo strzelców, naprawdę bardzo dużo strzelców. Ma to potencjał, ma to naprawdę duży potencjał z tego względu, że właśnie może się zająć tymi jednostkami podpalającymi. Bardzo dużo asasynów poszło na bramę, niestety zostali spaleni. Ale wieprz wykorzystuje tą sytuację pięknie. Zobaczcie, koncertowo to wykorzystał. Wbija się do czerwonego Saladyna na zamek, no i go eliminuje. Pierwszy bot został wreszcie wyeliminowany, słuchajcie, po ponad godzinie nagrywania. Mega fajnie. Dobrze, no to mamy jakąś furtkę, mamy wreszcie jakąś zmianę i wreszcie coś się dzieje. Pierwszy punkt na konto wieprza. Zobaczymy teraz, kogo postanowią zaatakować boty, skoro czerwony Saladyn, którego uznawali chyba od dłuższego czasu za najsłabsze ogniwo wroga, został wyeliminowany. Ryszard popełnia tutaj, moim zdaniem, błąd. Próbuje atakować w tej chwili Saladyna Pomarańczowego, który no ma całkiem sporą armię. Armię Ryszarda... Nie, on atakuje wilka chyba. Tak, chyba wilka jednak atakuje. Tutaj nie ma nawet o czym mówić. Ta armia została wyeliminowana w Trymiga, nic nie zdziałała, nawet nie podeszło tak naprawdę do murów ani jednego, ani drugiego przeciwnika. Także tutaj temat bardzo szybko zamknięty. Niestety Rysio sobie nie poradził z tym atakiem. No nic. Miejmy nadzieję, że będzie inaczej w przyszłości. Miejmy nadzieję, że w następnych pojedynkach botów Ryszard zabuśnie ponownie i zacznie coś ciekawego działać. Tymczasem czekamy na kolejne ataki ze strony drużyny Bruce Lee. No i zobaczymy, czy kolejne ataki przyniosą jakieś sukcesy, czy będzie dalej to gra pasywna. Gra na przetrzymanie. No i słuchajcie, Sultan rusza znów do ataku na wieprza. Walka z wiatrakami, ciąg dalszy. Sultan ma 350 jednostek, kiedy wieprz ma ich aż prawie 500. Wątpię, żeby Sultan był w stanie coś tutaj zdziałać. No wlewa się do zamku wieprza, wlewa się, przebił się przez te mury. No ale wieprz bardzo szybko zareagował i pozbył się przeciwnika. Widzimy w tej chwili, że wilk ustawia się w kierunku Sultana. No i myślę, że to może być początek końca tego arabskiego poety. Jednak wilk dalej próbuje swoich sił z Ryszardem. Ale fajnie, że zmienił swoje położenie, bo w tej chwili jest w stanie faktycznie zniszczyć częściowo jego infrastrukturę za pomocą machin oblężniczych, nie marnując potencjału swojego wojska. No i ruszył do ataku. Niszczy po kolei wszystko, co spotyka na swojej drodze. Bardzo fajnie, że wojska wilka reagują w ten sposób na pojawienie się wyłomu w murze. Wysyła resztę swoich zbrojnych arabskich, no ale ten atak jest niestety spisany na straty. Myślę, że wieprz będzie musiał zaraz tu wziąć swoje sprawy w swoje ręce. W tej chwili widzimy, jak wieprz atakuje zamek sułtana. I bardzo dobrze mu to idzie. Powstała wyrwa w murze, niestety, słuchajcie, wyrwa w murze długo nie poistniała, ale pałkarze myślę, że sobie zaraz zrobią swoją własną wyrwę w murze, no i wlewają się dzielnie do środka. Doszli do siedziby, słuchajcie, sułtana. Jeszcze kilku pikinierów próbuje walczyć, ale niestety sułtan się wybronił. Ale mamy tutaj niespodziankę w formie wojsk Saladyna. No i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. No i Saladyn się ustawia na środku mapy. Zobaczmy, na kogo pójdzie. Chyba pójdzie na Ryszarda mimo wszystko i będzie próbować swoich sił tym razem on. No w sumie to racjonalny wybór. Ryszard jest silniejszy, wypadałoby się go pozbyć w pierwszej kolejności. No i zbrojni Saladyna dochodzą do murów zamku Ryszarda. Pięknie to wygląda, jak osaczają tak ten zamek i jak zgrabnie próbują się przebijać przez jego mury. No ale raczej z tego nic również tym razem nie będzie. Niestety tutaj nie ma wygranej po stronie Saladyna. Atak zostanie w 100% odparty, nawet jeśli się przebije przez mury obronne Ryszarda. Okej, widzimy, że wieprz wysyła swój atak na Sultana, a Saladyn będzie wysyłać swój atak na Ryszarda. Z racji na to, że wieprz pierwszy podbiegł, no to zobaczmy, co on tutaj wykombinuje. Czy to jest atak na Ryszarda jednak? Chyba tak. No to w takim razie, Saladynie, na co czekasz? Czemu cofasz swoją armię? Pomóż wieprzowi.
Wojska Saladyna naprawdę nie kwapiły się do tego, żeby pomóc wieprzowi. I teraz samodzielnie będzie próbować zabić Ryszarda, przejąć jego zamek, no ale wątpię w powodzenie tej misji, chociaż strasznie dużo asasynów się wlewa do zamku Ryszarda. No ale brama została odzyskana przez jednostki Ryszarda, także tutaj wszyscy żołnierze Saladyna zostają na zewnątrz, no ale przedzierają się, słuchajcie, wdzierają się do środka, eliminują wszystkich po kolei, no i Saladyn wdziera się na siedzibę Ryszarda i nie wiemy, co jeszcze z tego będzie. Jeszcze idą jacyś żołnierze Saladyna, jakaś garstka ich idzie, no i nic z tego nie będzie. Za to wojska Wilka idą do ataku. Może Wilk tym razem się wykaże i pozbędzie się kulejącego, prawie na wpół martwego Ryszarda. No, chyba tak właśnie też się stanie niestety, słuchajcie. Ryszard padł z ręki Wilka, także Wieprz i Wilk mają w tej chwili po jednym punkcie. No i zobaczmy, co tam jeszcze się stanie z Sułtanem, kiedy będzie miał przeciwko sobie trzy boty, które będą produkować po 500 jednostek. Oznajmia ci swoje pragnienie zajęcia twoich ziem. Przygotuj się. No i słuchajcie, nieubłaganymi krokami zbliżamy się do wielkiego finału tej misji. Niemal już każdy z botów z drużyny Brusa ma po 500 jednostek. Biedny Sułtan i tak bardzo długo wytrzymał. Jestem pod wrażeniem tego, jak długo zamek Sułtana opierał się atakom Wieprza. Wieprz takimi armiami normalnie by go zmiótł. No ale to jest, słuchajcie, hardcore jaj. Tak więc czekamy jeszcze chwilkę i zobaczymy, z czym przyjdzie się mierzyć Sułtanowi w ostatecznym jego oblężeniu. No i słuchajcie, zaczyna się Wieprz, wylewa swoją armię z zamku, no i myślę, że będzie tutaj pierwszym botem, który zmierzy się z obrońcami zamku Saladyna. Zaraz za nim rusza Wilk i Saladyn, także cała trójka bierze udział w ostatecznym oblężeniu. Można powiedzieć, że się zgadali, słuchajcie. Naprawdę to jest niesamowite, że boty w tej wersji gry potrafią tak współpracować z sobą. Przynajmniej tak sobie to wyobrażam, że tak właśnie się dzieje, a nie, że to jest kwestia tego, że po prostu osiągnęli podobny współczynnik armii. No Wieprz się wlał na siedzibę Sułtana, lecz nie podołał atakowi, tak więc jego dzieło będzie kontynuować w tej chwili Wilk. I zobaczmy, co z tego wyniknie. Bardzo dużo strzelców, armia Wilka tutaj już pozamiatała, wyniszczyła ostatnie linie obrony Sułtana. No i boty Bruce'a Lee w tym wypadku wygrały. Moi drodzy, Wilk otrzymał tutaj tytuł najwspanialszego lorda, zabił 6642 jednostki wroga, sam stracił 6376 jednostek i znów, mimo tak małych przychodów widocznych na papierze, zarobił prawie 660 tysięcy sztuk złota. Na drugim miejscu Wieprz, 5710 jednostek wroga zabitych, 8427 jednostek straconych i 687 tysięcy sztuk złota zabranych. To jest Wieprz, kurde no. Trzecie miejsce zajął zaś Ryszard Lwie Serce z wynikiem 9024 jednostki wroga zabite, 4834 jednostki stracone i zarobione złoto w postaci 418 tysięcy sztuk złota. Powiem wam szczerze, że Saladyn Pomarańczowy równie dobrze sobie poradził, ale no wiadomo, że pierwsza trójka ma tutaj zawsze znaczenie. I ciekawe jest to, że właśnie pierwszą trójkę zamyka Ryszard, który był w drużynie Krzyżownika. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu. Niebawem na Discordzie pojawi się kolejna propozycja następnych pojedynków. W momencie, w którym ten odcinek jest publikowany, prawdopodobnie mam już wybrane kolejne dwa pojedynki z waszych botów. Kolejny z czterech widzów będzie brać udział w tych pojedynkach. Oczywiście propozycje możecie zostawiać pod tym filmem. Ja je rozważę i je nagram poza kolejnością pojedynków widzów. To tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się i do usłyszonka w kolejnym pojedynku botów. Cześć!